Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. To jest zmiana źródła finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja boiska przy ulicy Zarzeczy na wysokości szkoły podstawowej, ujętego w wieloletniej prognozie finansowej i wieloletnim planie inwestycyjnym do realizacji w latach 2012-2013, druk nr 215. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja boiska przy ulicy Zarzeczy na wysokości szkoły podstawowej, ujętego w wieloletniej prognozie finansowej i wieloletnim planie inwestycyjnym do realizacji w latach 2012-2013. W paragrafie pierwszym. Wycofuje się z listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania obiektów jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą zadanie pod nazwą Modernizacja boiska przy ulicy Zarzecze na wysokości szkoły podstawowej, ujętego w wieloletniej prognozie finansowej i wieloletniej planie inwestycyjnym do realizacji w latach 2012-2013. Paragraf drugi. Uzasadnienie. W związku z tym, że wyżej wymienione zadanie zostało wpisane do budżetu miasta Krakowa na rok 2013, wnosi się o zwolnienie środków finansowych Rady Dzielnicy 6 Bronowice zarezerwowanych na realizację powyższego zadania. I w paragrafie trzecim uchyla się. W punkcie pierwszym uchwałę nr 15/157/2012 Rady Dzielnicy 6 Bronowice z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Bronowice do realizacji w latach 2012-2013. W punkcie drugim uchwałę nr 16/164/2012 Rady Dzielnicy 6 Bronowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15/157/2012 Rady Dzielnicy 6 Bronowice z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Bronowice do realizacji w latach 2012-2013. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z tym, że wyżej wymienione zadanie zostało wpisane do budżetu Miasta Krakowa na rok 2013, istnieje konieczność zwolnienia środków finansowych Rady Dzielnicy 6. I tutaj, jeśli chodzi o przybliżenie tego projektu uchwały, to tylko powiem tyle, że wspólnie z panią Martą zaproponowaliśmy panu prezydentowi wpisanie budowy tego wojska do budżetu miasta. Prezydent przychylił się do naszego wniosku. Stąd też mamy możliwość uwolnienia tych środków i przeznaczenia ich na wydatki związane właśnie z utrzymaniem ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skweru oraz małą architekturą. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska? Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Chciałem podziękować i wyrazić uznanie za skuteczne lobbying i negocjacje na poziomie Rady Miasta i tak samo uwolnienie ostatnio sporych środków na Radzie Dzielnicy. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Ja chciałbym jeszcze zapytać o rzecz, której nie dociekliśmy na sesji 23. Mianowicie, kto jest autorem pomysłu, aby wybudować tam od podstaw nowe boisko? Chciałbym na przyszłość wiedzieć. Kto ponosi jakby odpowiedzialność za to, że ten obiekt powstanie w miejscu, gdzie plan miejscowy świeżo uchwalony przewiduje tereny zielone i budowa tego boiska rozpoczyna proces dewastacji Płynówki Królewskiej, a właściwie dewastacji planów miejscowych może. Kto zatem, panie przewodniczący, jest autorem tego pomysłu i kto w razie czego weźmie odpowiedzialność za to, co tam zostanie wybudowane? Po pierwsze, pomysłodawcami są mieszkańcy, którzy na ręce radnych złożyli takie prośby i takie wnioski. Komisja Sportu również zainicjowała, jakby zaakceptowała ten projekt, a zarząd, przychylając się do prośby mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży i Komisji Sportu, podjął stosowną uchwałę o budowie boiska sportowego
naprzeciwko szkoły podstawowej numer 153. Boisko jest wybudowane zgodnie z projektem, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem i będzie realizowane w przyszłym roku, mam nadzieję, bo zostało wpisane do budżetu miasta. I jeszcze raz zapewniam, że boisko to nie dewastuje traktu spacerowego Mynówka Królewska, wręcz przeciwnie, że tak powiem, wprowadza no, element sportu w trakcie spacerowym Mynówka Królewska. Jeśli można, dwa tygodnie temu zapoznawałem się dokładnie, bodaj 12 grudnia, jeszcze więcej chyba, zapoznawałem się z dokumentacją tego boiska. Tam mówi o pozwoleniu, jakie zostało uzyskane. Że takiego dokumentu nie znalazłem w tej dokumentacji, to po pierwsze. Po drugie, wybetonowanie zieleni, bo tam gdzie wylała płyta, potrzebowała w długości 15 cm i o powierzchni ponad, czy około 640 metrów kwadratowych, no to jest, to nie jest mała architektura, panie przewodniczący. I w związku z tym proszę nie mówić, że to jest wprowadzanie porządku na Mynówce Królewskiej, bo to jest wprowadzanie nowego elementu, to jest zabudowa elementem trwałym i nie jest to mała architektura. I plan miejscowy przewiduje, że będzie tam na tym terenie 90% powierzchni biologicznie czynnej. Trudno uznać, że powierzchnia zajęta w sumie przez ten obiekt, powierzchnia 6,5 ara, to jest teren zielony i że to na tym obszarze, który jest poddany analizie, będzie stanowiło, że rzeczywiście będzie tam 90% powierzchni terenu zielony. W związku z tym ta inwestycja jest sprzeczna. Sprzeczna z nowo uchwalonym i świeżym planem miejscowym, który właśnie wszedł w życie. A żadnego pozwolenia, tak jak powiadam, nie widziałem w dokumentacji. Jeśli pan takowe pozwolenie ma, to ja się chętnie z nim zapoznam. Wszystkie dokumenty wraz z projektem do wglądu były wypożyczone z Zarządu Infrastruktury Komunalnej wraz ze zwoleniem, więc ja nie rozumiem. Nie było tam żadnego zaświadczenia przed wejściem. Panie przewodniczący, w dokumentach sprawy jest jedynie zaświadczenie o braku sprzeciwu Wydziału Architektury co do montażu elementów małej architektury przy mocy elektronarzędzi. No zobaczcie państwo, 6,5 ara wylanego betonu o długości 15 cm ręcznie przy mocy, nie wiem, wiertarki, młota udarowego? No przecież to jest jakaś paranoja, ktoś tu kogoś wprowadza w błąd, to po pierwsze. Po drugie, to było tylko zaświadczenie, które w tamtym stanie prawnym, czyli kilka dni przed wejściem w życie planu miejscowego, było zasadne. O tyle zasadne, o ile zasadne było zgłoszenie. Zgłoszenie mijało się z prawdą i to dalece. A zatem to zaświadczenie, które zostało wydane z chwilą wejścia w życie planu miejscowego traci moc, bo zaświadczenie jedynie zaświadcza o stanie faktycznym w dniu wydania, a nie o tym, co będzie w przyszłości. Dlatego prosiłbym jednak, żeby zwrócić uwagę na stronę formalną, bo to jest dosyć ważna rzecz, żeby te pieniądze przypadkiem nie zostały wyrzucone w błoto. Po pierwsze, jest to zgodnie wszystko robione z prawem. Po drugie, nawet my jako radni możemy się na pewnych proceduralnych sprawach nie znać, bo nie jesteśmy tak naprawdę od tego. Po trzecie, pan uważa, że prezydent miasta Krakowa wpisuje do budżetu miasta uchwałę o przeznaczeniu środków na budowę boiska niezgodnie z prawem, niezgodnie z jakimikolwiek zasadami. Jeżeli pan tak uważa, to być może ma pan rację, to w tym momencie prezydent nie wybuduje tego boiska, bo teraz buduje to boisko prezydent miasta Krakowa. Po drugie, Mynówka Królewska to obszar, no nie wiem ile setek czy tysięcy hektarów, jakby tak przeliczył na całym ciągu od alei do ulicy Zygmunta Starego. Ma 10% mieć czynnik biologicznej powierzchni i zapewniam pana, że na całej tej przestrzeni będzie miał. Po drugie, to nie jest tak, bo jako radny miasta Krakowa uczestniczyłem w procedowaniu i uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla Mynówki Królewskiej. I wiadomo było, będąc w kontakcie z Biurem Planowania Przestrzennego, z Wydziałem Architektury i Zarządem Infrastruktury Sportowej, czy będę musiał złożyć poprawkę do planu zagospodarowania przestrzennego dla Mynówki Królewskiej
zmieniając właśnie przeznaczenie tej działki pod konkretne boisko sportowe, a chodziło o rodzaj nawierzchni, czy też nie będę, ponieważ wiadomo było już, że zaświadczenie prawomocne będzie o możliwości budowania boiska i ono jest prawnie umocowane. Odstąpiłem od złożenia poprawki, żeby nawierzchnia była poliuretanowa i tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Jeśli pan ma inne informacje i lepsze, to proszę się z Radą Dzielnicy podzielić w tym zakresie. Z przyjemnością. Proszę Państwa, chcę powiedzieć jedną rzecz. Pan Przewodniczący tutaj się dalece nie jest prawną, dlatego że zaświadczenie nie może być prawomocne, to po pierwsze. Powtórę, Monyfa Królewska ma mieć nie 10, a 90% powierzchni wielolicznej, czyli tak, i tutaj bierze się do obliczenia tego procentu powierzchni wielolicznej czynnej, bierze się obszar, na którym ma istnieć zabudowa, a więc bierze się działkę, czy teren inwestycji, który jest rozpatrywany. Powtórę, jeśli pan mi zarzuca, że pan prezydent miasta nie może budować niezgodnie z prawem, to ja państwu chcę powiedzieć jedną rzecz, że państwo wszyscy znacie pawilon socjalny w szkole podstawowej numer 153, tak? Znacie państwo ten pawilon, pewnie byliście w większości dni. I ten pawilon, proszę państwa, został wybudowany za środki Rady Dzielnicy VI, przeznaczony na pomoc społeczną i jest samowolą budowlaną, która miała być jako obiekt tymczasowy, miała być rozebrana w dniu 5 maja, panie przewodniczący, 2020. Ja mam dokumenty, mogę panu pokazać. Jeśli państwo jesteście zainteresowani, to mogę pokazać, w jaki sposób pieniądze z Rady Dzielnicy są po prostu trwonione na samowolę budowlaną, która z mocy prawa powinna zostać rozebrana. Co więcej, do tego pawilonu, który w efekcie zgłoszony jako magazyn sprzętu sportowego, a wcześniej miała to być oranżeria przyszkolna, proszę państwa, zakupiono sprzętu. 10 laptopów w magazynie sprzętu sportowego albo w oranżerii przyszkolnej. Po co kwiatom laptopy? Ktoś by zapytał. Przez półtora roku ta samowola budowlana stała niezagospodarowana. Pan przewodniczący pytał, więc ja odpowiadam grzecznie. I powiem więcej, to nie jest wszystko, proszę państwa. W tej sprawie tam są jeszcze ciekawsze rzeczy, ale o nich pozwolę sobie dzisiaj nie wspominać. Ale dokumenty, jakie co to mam, panie przewodniczący, bo dużo mi odpala. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pana. Znaczy ja nie jestem tak biegły w sprawach formalnych, bardzo żałuję, trudno. Jestem kimś, kto na co dzień styka się z tymi terenami, obserwując to, co tam się dzieje. Zapewniam wszystkich szanowne koleżanki i kolegów, że wielokrotnie przechodzę tamtędy, widzę, jak ten teren, na którym ma powstać to kontrowersyjne zdaniem pana radnego boisko, jest wykorzystywany. Ten teren nie jest wykorzystywany po prostu, bo nie ma tam warunków stworzonych do tego, żeby był wykorzystywany. Natomiast 90%, jak to ktoś nazwał, biologicznie tutaj czynnych mieszkańców osiedla na skutek moich prywatnych, na skutek ja panu nie przeszkadzałem, bardzo cierpliwie i wysłuchałem pana opinii. Ci mieszkańcy, nie robiłem badań, może tak jak obok robić jakaś inna do tego upoważniona instytucja, natomiast ci mieszkańcy wyrażali w wszelkich rozmowach, nie spotkałem się ze zdaniem krytycznym na temat tego, że powstanie tam coś, co nie będzie wkomponowane w pejzaż Menówki Królewskiej i będzie przeszkodą, nie wiem, czymś złym tam. Wręcz przeciwnie, będą korzystać z tego dzieci i młodzież naszego osiedla, zyskując i nie tylko przy naszego osiedla, bo tak jak na Orlika przychodzą ludzie z całej dzielnicy, tak myślę, że tutaj też będą przychodzić. Natomiast wydaje mi się, że jest to też odpowiedź dla pani radnej, która zadała pytanie na jednej z poprzednich sesji, po co komu się buduje te wojska. Myślę, że po prostu radni miasta, czyli ludzie, którzy też, którym jest drogie, tak samo jak załóżmy mnie, na sport, kultura fizyczna, dzieci, rekreacja, też mają to na uwadze, podejmując taką, a inną decyzję o wpisaniu tego do budżetu miasta, podjęli słuszną decyzję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby? Kontynuując myśl pana członka zarządu, to można by też powiedzieć, że szczególnie
że tak powiem, biologicznie czynnych mieszkańcach po dobrym piwie. Natomiast, to tak po żartem, mówimy teraz o poważnej sprawie. Chciałbym, żeby pan jako członek zarządu był tak bardzo dbały na przykład o tych mieszkańców, którzy chodzą po bucie do swoich mieszkań, a po prostu nie ma na nich pieniędzy na wybudowanie po prostu normalnych dróg, budynków, przebudowy, powiedzmy, terenów zielonych i tak dalej. Niestety, przykro, ale taki jest to rozumowanie zarządu i cóż, trzeba to poradzić. Niestety. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Pani Nowa. Ja tylko chciałam zapytać, jak pan uważa, że pan czy pan prezydent, czy ktokolwiek inny wybuduje to wojsko, zmieniając zapis planu ministerium, który mówi, że dopuszcza się pan wyłącznie wojska, trawiasta, czy też łamiąc zapis planu ministerowego, budując tam wojsko ze sztuczną nawierzchnią? I kolejne pytanie, kto będzie operatorem tego, bo każde tego typu wojsko nie może być puszczone samopas, czy nie będzie tak, że każdy idą sobie z piłką, ale alejką będzie mógł tam wejść i zagrać, bo to jest niedopuszczalne w tym systemie prawnym, w związku z czym kolejne pytanie, kto i za jakie pieniądze będzie operatorem tego wojska? Po pierwsze, będzie to wojsko ogólnodostępne, tak jak jest, jak są wojska ogólnodostępne, przykładowo w Parku Jordana i wielu innych miejscach Krakowa, na szlaku spacerowym Mnówka Królewska, a dbanie o czystość, jest firma, która wygrywa przetarg i zajmuje się utrzymaniem traktu spacerowego Mnówka Królewska. I jest to ogólnodostępne, tak jak są ogólnodostępne ogródki jordanowskie, które są utworzone na terenie dzielnicy i tak jak jest ogólnodostępny skatepark. Plany miejscowe są prawem, które ma służyć społeczeństwu. Przede wszystkim używa się go do ochrony interesów mieszkańców społecznych przed wysoką zabudową intensywną. Akurat ta inwestycja jest, wydaje mi się, zgodna z interesem społecznym. Podobne wojska nie trawiaste, tylko z taką nawierzchnią znajdują się w Parku Jordana. Nie widzę i nie słyszę głosów, żeby ktoś uważał, że odebranie tych 620 metrów kwadratowych zieleni z Parku Jordana jest szkodliwym. Mnówka Królewska również jest takim. Panie radny, o czym pan mówi? Ja nie mówię, czy to jest szkodliwe, tylko jeżeli jest zapis w planie, że nie mogę tam postawić teatru, to choćby wszyscy chcieli, to ja go tam nie postawię. Ja bym to jest bardzo społeczeństwo. No to trzeba było to nie ma być polemika, tylko przedstawiania argumentów. To nie ma być polemika. Przedstawianie konkretnych argumentów za lub przeciw. I proszę się na tym koncentrować. Za lub przeciw. Ja tylko poczekam na efekt. Tak na dobrą sprawę, to nie jest to nasz problem w tej chwili, tylko problem Zarządu Infrastruktury Komunalnej. Ale nasze pieniądze, transport... panie przewodniczący. Pieniądze podatników. Pieniądze podatników. I idą na zaszczytny cel. Jeśli tego wojska nie uda się wybudować z przyczyn chociażby proceduralnych, to będzie to ogromna strata dla dzieci i młodzieży naszej dzielnicy 6 Bronowice, a w szczególności osiedla Widok, w którym mieszka, nie wiem, około 10 tysięcy mieszkańców. To byłby dramat. I państwo powinniście trzymać kciuki za powodzenie tej inwestycji, zwłaszcza, że uwalniamy środki. Dzisiaj dyskutujemy nad uwolnieniem środków z przeznaczeniem na doposażenie kolejnych ogródków jordanowskich, na remont chodników na terenach zielonych, na możliwość dbania o zieleń, a państwo co, zagłosujecie przeciw? Nie, panie przewodniczący, my chcemy, żeby, no ja nie, co państwo, żeby pieniądze podatnika nie były wydatkowane na tak nieuzasadnioną inwestycję. Dlatego, że dobrze pan wie, dziękuję za to słowo, że według państwa jest to nieuzasadnione. Dokładnie tak. No i 10 metrów od tego projektowanego boiska jest Orlik. I 15 metrów, a może i bliżej, jest teren szkoły podstawowej numer 153, w której na wymianę nawierzchni w roku bieżącym przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych. Po drugiej stronie drogi mamy kompleks Bronowianki. Przy ulicy Labłonie są boiska treningowe Bronowianki. Kawałeczek dalej przy Szlachtowskiego jest kolejne boisko typu Orlik, wybudowane, jak pan wie, ogólnie dostępne. Więc pytanie, ile jeszcze w tym samym miejscu boisko można wybudować? Jaki wniosek pan z tego wysnuje, co pan teraz powiedział? Że miasto Kraków ma dużo większe potrzeby niż kolejne boisko w tym samym miejscu. Nie, a to się pan myli. Tworzymy w środku dzielnicy Centrum Edukacyjno-Sportowe. I taki jest zamiar Komisji Sportu Rady Dzielnicy 6, taki jest zamiar zarządu i taki jest zamiar społeczności lokalnej.
Ale jeśli pan jest przeciwny, to pan zagłosuje przeciw i na tym się rola demokracji kończy. Cóż ja mogę panu więcej powiedzieć w tym temacie? Akurat w tej sprawie zagłosować nie mogę, panie przewodniczący, bo nie głosujemy na tym, czy to wojsko powstanie, czy nie, tylko czy wycofujemy środki. A właściwie czy zmieniamy źródło finansowania. I tu akurat jesteśmy za, bo nasze zdanie to jest niepotrzebna inwestycja. No i niepotrzebna dyskusja tak bywa. Panie przewodniczący, to się tak, abyśmy po prostu wydawali pieniądze na deser, nie mając na właściwy obiad. Po prostu są o wiele ważniejsze potrzeby mieszkańców, gdzie nie już dziesiątki, tylko setki mieszkańców pana proszą od lat o normalność, a tej normalności nie ma, bo pieniędzy na to nie daje. Przebudować ulicę, gdzie mieszka kilkaset mieszkańców, to wtedy tych pieniędzy nie ma, bo pan tam nie mieszka, tak? Za dwa lata będą wybory, na pewno nie zostanę wybrany, pan zostanie wybrany, może będzie pan przewodniczącym na dzielnicę i pan na pewno poprowadzi tą dzielnicę do sukcesu. Czego panu zresztą serdecznie życzę. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos, ale w sposób merytoryczny, a nie o tym, czy ktoś będzie startował wybora, czy będzie radnym przewodniczącym, czy jakieś inne tematy. Pan przewodniczący, bardzo cenną. Bardzo merytoryczne. Zgadzam się. Nie widzę. Zamykam dyskusję nad tym projektem uchwały. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przystępujemy w takim razie do głosowania tego projektu uchwały. Kto jest z państwa radni za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosu. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał głosu? Również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 po burzliwej dyskusji podjęła, przyjęła uchwałę.